Hej, siemano, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Divioner, a to jest krótki poradnik do Adobe Premiere Pro. Otóż, ponieważ oglądam sobie czasami niektóre intra, na przykład na konkurs dla kogoś, bądź czyjąś pracę i szlak mnie jasny trafia, jak widzę, że obraz jest nierozciągnięty na maksimum, to znaczy, że są paski po bokach. Jest to zazwyczaj wina złego ustawienia przed renderowaniem. Jeżeli ktoś sobie, nie wiem, robi intro dla kogoś i ma właśnie trailer, w którym są, zazwyczaj są oznaczenia tych ING na przykład, są one na czarnym tle. Możemy śmiało ten obraz rozciągnąć tak, aby nie było widać tego znaczka. Wtedy będzie pięknie, tak? Chciałem wam pokazać, jak można zrobić parę zabiegów odnośnie naszego obrazu. Jeżeli mamy nagrany, na przykład tak jak ja nagrywam telefonem i nie jest to rozdzielczość 720p i wrzucam sobie tutaj w Adobe, mam mniej więcej coś takiego. Zademonstruję. O, coś takiego. No to przecież nie będziemy na takim oglądać, nie? Tak więc, ja zawsze robię tak, że biorę sobie opcję. Tutaj jeszcze może powiem, jak to opcję włączyć. Otóż wchodzimy w Window. Tak. I tutaj mamy opcje tutaj wszystkie odnośnie naszego tutaj, co widzimy. I są to Effect Controls. I włączamy sobie tą opcję. Jeżeli odznaczono mamy to, widzicie tutaj, już mam tą zakładkę włączoną. I mamy sobie tą zakładkę tutaj i widzimy opcję rozciągania naszego obrazu, zmniejszania, a tym samym możemy ustawić sobie w grę czyjąś, na przykład jeżeli gramy z kolegą i chcemy, żeby było podwójna kamera i możemy sobie nagranie naszego kumpla umieścić w rogu. Nie ma to najmniejszego problemu, wtedy ustawiamy sobie o filmik, że będzie w ten sposób. Teraz, żeby było widać to, jak to się robiło. Chwila, moment. Dobra, to może zrobimy w ten sposób, że to będzie nasze główne. No, dobra, najpierw to trzeba pasowałoby to przenieść na środek. Pewnie są jakieś skróty, że to całkowicie wyrównuje. Tutaj. O, nie, opcja całe zwiększyło nam, ale możemy sobie sami zwiększyć. Właśnie za pomocą tego. No ja tutaj trochę poprzestawiałem i widać jak widać. Okej, okay, dobra, tyle mi się wystarczy. No i mamy ładnie rozciągnięty obraz. To możemy sobie zmniejszyć. Tak, tylko musimy mieć strzałeczkę tą żółtą właśnie na tym właśnie polu, gdzie mamy obraz. Przenosimy sobie tutaj w róg i mamy podwójną kamerę. O! Musimy sobie jakoś ładnie chodziło mi tylko o to, mamy też tu opcję od dźwięku. Możemy sobie zaznaczyć pewną ścieżkę. Chodzi nam o to i możemy sobie włączyć, że mamy tutaj kropeczkę. Tutaj kropeczkę i od tego momentu możemy sobie modulować o wysokość, głośność naszego nuty. Możemy sobie kilka tych kropek wziąć. Musimy sobie kliknąć na to, o. Możemy sobie śmiało regulować głośność, jak nam się podoba. I to chciałem zaprezentować w tym krótkim poradniku, tak więc mam nadzieję, że było jako tako przydatne. I trzymajcie się czołem.